18 października w Galerii Arkady odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Jazz pod lupą. Tym razem na scenie wystąpił zespół Hunger Pangs, który od dawna jest rozpoznawalny zarówno na polskim, jak i duńskim rynku muzycznym. Muzyka, że tak powiem, bardzo, bardzo różna, skomplikowana, pomieszana, zaaranżowana, więc można w niej znaleźć wszystko. Nie, trudno zamknąć w jednym słowie. Zespół tworzą Marek Kądziela, Tomasz Dąbrowski i Kasper Tom Christiansen. Dla muzyków dzieląca ich odległość pomiędzy Polską a Danią nie stanowi problemu. Fajne jest to w tym składzie, że idziemy coraz dalej, że to się też rozwija i jako, że nie gramy zbyt często, to za każdym razem, to jest w odstępie czasami pół roku, trzech miesięcy, pół roku. I przychodzi się i gramy i słychać, że ktoś po prostu pracował, że wszyscy, że każdy z nas trzech pracuje i słychać to po prostu za każdym spotkaniem. Co sprawia, że wszystko to, co gramy, możemy trochę to puścić dalej. Bez wątpienia polsko-duńskie trio jest kombinacją nieprzeciętnych osobowości muzycznych. Relacje z koncertu wyemitujemy już wkrótce.